A była to już ósma edycja zawodów wędkarskich rozgrywanych o Puchar Burmistrza Wielunia na Widerackim Dołku. W tym roku wystartowały tylko cztery drużyny z zakładów pracy, a na dodatek aura nie sprzyjała łowieniu ryb. Jeżeli przychodzi taki dzień deszczowy, to spada ciśnienie. Ryba się przemieszcza prawdopodobnie na głębszą wodę poszła i w tym roku, jak ja pamiętam, to nie pamiętam zawodów z takim wynikiem jak dzisiejszy. No, bardzo skromny. Podejrzewam, że nawet dzieci ze szkół podstawowych 1 czerwca więcej złapały jak profesjonalni wędkarze. Mimo wszystko uczestnicy zawodów robili co tylko mogli, aby złowić jak największą ilość ryb. Wędkowanie to pasja, często przechodząca z ojca na syna. Tak od 4 lat z tato sobie wędkuje. Czyli jednak ta pasja z ojca na syna trochę przeszła, tak? Przeszło, tak, oczywiście. Takie największe zalety wędkowania to jakie na przykład? Odpoczynek, relaks, oczywiście. Ognisko, kiełbaski. A cokolwiek się dzisiaj udało złapać, czy nic zupełnie? Złapało się, ale malutkie, tak, złapało się rybki. Jak na ryba, nie zawsze jest niedziela. A to kiedy musi być ta niedziela, kiedy te idealne takie warunki? Nikt nie wie. Nikt nie wie, tak? Dokładnie. Wędkowanie to jest tak, że to jest jakaś pasja taka, przechodzi z ojca na syna? No myślę, że tak właśnie, dzwonią z innych zawodów. A to jeszcze pan gdzieś dzisiaj na jakieś zawody inne? Nie, tylko synowie startują. A synowie startują? Dokładnie. Tak? Czyli cały rodzinny team wędkarski? Dokładnie, mógłbym drużynę wystawić. Świetnie. Widoracki Dołek, jak wiadomo, jest systematycznie zarybiany. Zapytajmy zatem, jak to wyglądało w tym roku? 1150 kg karpia handlowego i zamierzamy jeszcze coś na jesień, bo tam jest jeszcze około 12-15, nie pamiętam, 12-13 tysięcy jeszcze jest w kasie koła, także spokojnie zarybimy jesienią. Jeszcze powinny być zawody o Puchar Starosty Wieluńskiego, czyli zawody kół wędkarskich, z tym, że w tym roku przypada to na koło Osjaków. No, prawdopodobnie to będzie tak, że użyczymy im swojego łowiska, a oni będą organizatorem. A my im pomożemy w tym. Jeżeli się uda, to prawdopodobnie jeszcze będą zawody właśnie o Puchar Starosty dla kół. Tyle to, że się nie na pewno, co? Tradycyjnie już po zważeniu złowionych ryb przyszedł czas na finał. W kategorii drużynowej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja cementowni Warta Działoszyn, drugie Zubilu S.A., a trzecie Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Złota rybka spełni trzy życzenia. Wreszcie, wreszcie. I zapraszamy w przyszłym roku również. Nagrodę za złowienie największej ryby otrzymał Robert Warzycha, a w kategorii indywidualnej najlepszym zawodnikiem okazał się Jarosław Przerywacz. Że chciało wam się dzisiejsze jakby do południa spędzić tutaj nad wodą, no ale to robicie to co lubicie, tak? Więc wszystkiego dobrego, dobrych połowów do końca, przynajmniej do zimy. W tym roku na Widorackim Dołku rozegrane zostaną jeszcze zawody o Puchar Starosty Wieluńskiego. Zorganizuje je tym razem koło wędkarskie z Osjakowa.